lecimy do Egiptu, do Sharm. Słuchajcie, z tej linii dostaliśmy za darmo wodę i kanapki. Soczek, kanapka i batonik. Słuchajcie, przyjechaliśmy z Extreme Tours o godzinie 3 w nocy, ponieważ wylot mieliśmy 20:30, ale wchodzi do hotelu pan rezydent. Naprawdę wszystko można załatwić. O godzinie 3 w nocy idziemy do restauracji sobie coś zjeść i zobaczyć, jaki mamy pokój. Teraz muszę mi otworzyć. O, wchodzimy i patrzcie. To jest pokój. To jest na drugim piętrze. Tu jest taki salon. Nie wiem, widać widok. Teraz jest ciemno. O, ale słuchajcie, to jest na razie duży pokój. Teraz idziemy do pierwszego pokoju. Zobaczcie, to jest pierwszy pokój. Dwa oddzielne łóżka. Toaletka, szafa. O, z półeczkami i wieszaki. Trzy pokoje. No. Łazienka. Dwie łazienki. Dwie? Dwie? O, mówię ci, no, pałac mamy. Tu jest druga łazienka. Słuchajcie, jesteśmy z Extreme. Exim. Przychodzi z nami rezydent i naprawdę wszystko potrafi załatwić. Zobaczcie, jaki to jest drugi pokój. Tak samo z szafą. Stoliczek. I tylko widok. Balkonu już nie ma. Wystarczy nam jeden. Także pokój mamy super. Dobra, idziemy dalej się bawić. Słuchajcie, wczoraj przyjechaliśmy o 3 w nocy. Było naprawdę bardzo późno, byliśmy mega zmęczeni. Także jeszcze raz w skrócie, tutaj są dwie łazienki do każdego pokoju. Z toaletką, z umywalką i z prysznicem. Wszyscy wszystko mamy, nie bijemy się. Rewelka dla rodzin z dziećmi. I zobaczcie, my tutaj jednak mamy dwa balkony. Nie jeden, tylko dwa. I każdy balkon ma widok na morze. No po prostu bajka. Zobaczcie. O. Zobaczcie, widok na morze. No coś pięknego. Ale z rana zaskoczenie miłe. No to zobaczymy dalej. Słuchajcie, jesteśmy na plaży Vamporas Beach. Jest super. Naprawdę powiem szczerze, te skałki mają swój urok. Tutaj już jest bar Ol. Za tym barem, dwa domki dalej jest nasz pokój. Także mamy mega blisko na plażę. Tutaj już nurkują.
tam w oddali widać miasto Szarm. Bliziutko mamy. Na pewno na wycieczkę pojedziemy. Poszli pytać się o masaż. Powiem wam, że tutaj te palmy, te skały, naprawdę powiem wam, że to jest coś niesamowitego, coś pięknego. Wszędzie jest tylko piaseczek i morze. Naprawdę ta plaża ma swój urok. Ma swój urok. Zobaczcie, tutaj już są zjeżdżalnie, tu jest plaża. Wszystko w zasięgu ręki. Animacje dla dzieci też w zasięgu ręki. Tutaj już jest bar z ol i z przekąskami. O, proszę, dowiadują się. Masaż. Filipek odważny. Zobaczymy. Takie piękne morze. Idą na zjeżdżanie. I tutaj już jest plaża. Przy brzegu już widać takie kolorowe rybki. A co dopiero tam, jak się nurkuje przy Morzu Błękitnym. O tam. O, patrzcie, jakie rybeczki kolorowe. I tak bliziutko nas. O tutaj. Jaka kolorowa rybka. Pełno dzieciaczków. Tutaj pomost. Zaraz wejdziemy na pomost. Ale dzisiaj są duże fale. Ale mimo wszystko można się kąpać. Schody są. Idziemy na sesję zdjęciową. Przy tej skale wszyscy robią zdjęcia. Idziemy teraz na pomost. Tu już przy brzegu widać super rybki kolorowe. Tu nasi wchodzą do wody. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the
the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last. And to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams into modestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is typical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for... Może w trocach, ale to wiesz jak to się skończy. Się ja na bez buta się skończy. Dobra. Ciao, bron pomiku. A po tamtej stronie jest hotel Blue, oddzielony właśnie płotem, żeby do siebie nie przechodzili. Idziemy na śniadanko. Pełno tutaj jaszczurek kolorowych. Dzieciaki mają raj, tylko szukają, w którym to miejscu są. Idziemy na śniadanko. Piękny kolejny dzień się znowu zapowiada. Aczkolwiek fajnie wieje. Bez tego wiatru chyba byśmy tutaj nie wytrzymali. Ten wiatr tutaj jest zbawieniem. Patrzcie jak ładnie między tymi domeczkami. Teren jest naprawdę olbrzymi. Przez pierwsze półtora dnia, dwa, normalnie nie umieliśmy dojść do recepcji. Gubiliśmy się, żeby dojść na śniadanie. Ale już zrozumieliśmy, w którą stronę skręcić. Jeśli chodzi o leżaki, jesteśmy koniec czerwca i nie ma czegoś takiego jak w Turcji, że lecimy o 6 i rezerwujemy. Wszędzie znajdziemy miejsce, nawet właśnie na plaży. Na plaży, przy basenach, wszędzie są wolne miejsca. My mamy takie fajne miejsce, nie zaraz przy brzegu, bo byśmy zaś mieli daleko do Podrinki. Mamy takie fajne miejsce, pokażę wam. Сейчас, вот так, сделай. Учись плавать, ты уже большой мальчик.
No, wszędzie są bary czynne. Lody są od 15 do 17 przy plaży. Tutaj są nowe domki. Są tutaj pokoje bardzo, bardzo nowe, aczkolwiek mają dużo wad. I są pokoje niby takie stare, jak my mieszkamy. Ale te pokoje stare bardzo mi odpowiadają. I tak w pokoju tylko śpię. Nie odpowiadają. Mam dwie łazienki, dwie sypialnie. Cóż więcej chcieć. O, to jest nasza restauracja. Można siedzieć na zewnątrz, a jest bardzo duszno. O, tutaj też takie miejsce na wieczorne siedzenia. O, przy tej restauracji też jest basen. My przeważnie siedzimy właśnie tam dalej, przy naszym domku. Wychodzimy teraz z restauracji na główny hotel. Tutaj też można sobie zjeść. Tu sobie można zjeść. I teraz wchodzimy na ten główny hall, gdzie jest recepcja. O, shopping. Ameryka tutaj już sobie wybrała buty. Tutaj bardzo dobrze mówią po polsku, powiem wam, czy na mieście, czy tutaj. Naprawdę dogadacie się po polsku ze wszystkim, rozumieją. Nawet powiedzą takie słowo jak zajebiście. Wchodzimy na zakupy i się targujemy. Teraz wam pokażę, gdzie są odloty, ta tablica odlotów i à la carte. Właśnie umówiliśmy się na jutro do restauracji włoskiej na tarasie widokowym. Tutaj przy recepcji skręcamy w lewo. O, i tutaj mamy odloty, jest aneks i exim. I tutaj jest stanowisko à la carte. Idziemy na plażę oglądać rybki. Tutaj z restauracji naprzeciwko są baseny. I idziemy tam naprzeciwko na taras widokowy.
Są piękne widoki. Wieczorem pięknie się siedzi. To jest właśnie ta winda z tym widokiem. Winda szklana. I tu jest jedyny bar, który jest do 24 każdego dnia. No i zawsze tutaj na tym terenie siedzimy. Albo na zjeżdżalniach, albo na plaży. Tam do góry fajnie widać, bo wczoraj było za mgłą, nie? Słuchajcie, wejście do restauracji jest tutaj od basenów. O, dzisiaj będą kebaby. Pan robi ciasto. Tutaj zawsze w tym miejscu są albo ryby, albo krewetki, ale jeszcze... A tutaj z tej strony jest pizza. Naprawdę jest bardzo dobra pizza. Także dzisiaj mamy kebaba. Wchodzimy do restauracji. Ładne przywitanie zawsze kelnerów. Wszędzie tutaj jest klimatyzacja. Może pójdziemy tędy. O, dzisiaj jest wieczór egipski, widzę. Wszystko ładnie podane. Tutaj jest telewizor dla dzieci. Dzieciaki uwielbiają jeść i oglądać bajki. Codziennie, znaczy codziennie. Rano, po południu, wieczorem jest chleb. Kelner nalewa piwa lub wina. Sami sobie tutaj nalewamy. Z tych słoików można otwierać. Marchewki, jakieś ogóreczki, oliwy, wszystko można brać. Tutaj zawsze zupy, ryż, chicken, ale ładnie podano. Bardzo dobra lasagna, bardzo dobra lasagna. Tutaj coś na ciepło, też jakieś zupki. Takie ziemniaczki. Biały ryż. Bardzo dużo jest tutaj ryżu. Jakieś okra, też jakieś ryby, ziemniaki, znowu jakieś ładne miseczki. O, dzisiaj popróbujemy pyszności. Kawałki lasagni z mięsem.
Kolejna lasagna. Tutaj pan z restauracja włoska. Zawsze są przeróżne makarony, spaghetti. Arbuz, przepyszny arbuz. O, jakieś deserty. Na środku też są ciasteczka. Bardzo duża restauracja, dużo osób się mieści. O, takie fajne pauzy są. O, proszę, nawet Spidermana tutaj mamy. Są animacje dla dzieci i czegoś patrzy, coś tam szuka. O, może szuka dzieci? Do klubiku. O, proszę, proszę. Jaka impreza, proszę. Jest godzina 7:30. Siedzę sobie na balkonie, piję kawkę. Widok jest niesamowity. Czemu nie korzystać, kawki pić na takim tarasie z widokiem? Ale słuchajcie, podsumowując cały hotel. Hotel jest fajny, ma dużo zalet, ale ma też niestety dużo wad, ale czy te wady są aż tak straszne? Przede wszystkim pokoje. Pokoje jak dla mnie, no naprawdę są ok. No nie są to nowe hotele, nie są to nowe pokoje, ale naprawdę są ok. Najważniejsze, że mamy 3 pokoje. Każdy pokój ma swoją łazienkę. Łóżka są mega wygodne. To są twarde łóżka z bardzo grubym materacem. Sprzątanie jest codziennie. Wymiana ręczników, podłogi myją i do lodówki jest codziennie woda, soczki ze słomką dla dzieci i batoniki. Co najważniejsze w tym hotelu, jeden z nielicznych hoteli, tutaj w tym Szarm, w hotelu jest lekarz. On normalnie na miejscu jest lekarz, więc jakbykolwiek problem był, udajemy się do niego.
mamy tutaj ręczniki za kaucją. Możemy je codziennie wymieniać. Podobno rezydent powiedział, żeby pilnować bardzo kart i swoich ręczników, gdyż za zgubę ręcznika podobno chcą aż 10 ręczników z Carrefoura. Tak tutaj jest wszystko drogie. W dzień super, naprawdę da się wytrzymać ze słoneczkiem, no wiadomo, że my zawsze szukamy parasoli, tak, już leżaków pod parasolem. Ale słuchajcie, wieczorem jest mega dużo komarów. Proponuję zabrać sobie coś dobrego na komary i będzie git. My się smarujemy i jakoś od nas wtedy uciekają. Animacje. No to tutaj jest mega kiepsko. Wydaje mi się, że hotel po prostu rekompensuje chyba tym, że ten hotel jest bardzo blisko plaży. Jest dobre jedzenie, ale z tymi animacjami no to słabo. Co takie showtime, co przecież widzieliście, że jest amfiteatr, jest co drugi dzień. Wczoraj było karaoke, tam gdzie jest szysza, więc żadnego showtime'u nie było, tylko można było sobie po prostu pośpiewać. Słuchajcie, internet. Internet tutaj jest mega słaby, jeśli ktoś nie ma karty ich w telefonie. Internet jest tylko w lobby lub na tym takim trasie widokowym, co widać morze. Nigdzie więcej nie sprawdzicie. No nie ma po prostu szans. W pokojach nie ma. Na plaży też nie ma. Jeśli chodzi o toalety, no jestem przyzwyczajona, że te toalety zawsze przy tych basenach są. No tutaj tego nie ma. Tutaj są toalety chyba na tak dużym terenie, to tutaj są może 3 na pewno, ale czy 4? Musiałabym naprawdę teraz posiedzieć i pomyśleć. Także teren jest mega rozległy, mega rozległy. Tutaj naprzeciwko mieszkają nasi znajomi, a mimo to nie możemy do nich, jak to się mówi, w sekundzie przeskoczyć. Musimy tymi alejkami przejść dookoła te nasze budynki. Teren jest taki jakoś fajnie rozwiązany, bo przynajmniej człowiek nie siedzi na pupie, tylko się po prostu może przejść. Na obiad, kolacje są podawane zawsze ryby. Czasami się pojawią krewetki na szaszłyku. Wczoraj mieliśmy kraby. Ogólnie jedzenie jest bardzo dobre. Na plaży też czasami jest tak, że z plaży nie idziemy na obiad, tylko sobie na plaży jemy, ponieważ są makarony jakieś tam przeróżne z sosami. Jest pizza, frytki, nuggetsy, raz są hot dogi, raz są hamburgery. Przylecieliśmy linią, przewoźnikiem Fly Egypt. Jeśli ktoś chciałby, lecąc do Egiptu, zakupić się w jakieś papierosy, perfumy, kanapki, coś na ciepło, nie ma. W tej linii nie ma. Po prostu kładziemy się, idziemy spać. W połowie drogi budzą nas. Każdy dostaje kubeczek wody i dostajemy takie pudełko box, w którym właśnie jest już kanapka z serem, soczek ze słomką i batonik. Wszystko za darmo. I po tym poczęstunku znowu idziemy wszyscy spać. Gaszą światła, idziemy dalej spać. Pomimo tych niektórych ankamentów, powiem szczerze, że uważam, że jest naprawdę ok. Naprawdę jest ok. Hotel pięciogwiazdkowy. Da się mega odpocząć.
Naprzeciwko wyjścia z hotelu są od razu sklepiki. Można sobie wynająć, mamy tutaj w recepcji busa, taksi. Wystarczy czasami tego samego dnia, a jak nie, to na drugi dzień na pewno umawiamy się i nas zawozi. Na przykład byliśmy w restauracji Fasza. Fasza Cafe. I w jedną i w drugą stronę zawiózł nas pod samą restaurację za 10 dolarów w dwie strony. Powrót wyglądał tak, że na telefon dzwonimy, o której chcemy i po nas przyjeżdża. Tak samo było z wycieczką do Old Market. Nas było dużo, bo nas było 8, czasami nas jest 12. Jest na tyle fajny busik, zawozi nas pod Old Market, tam gdzie jest ten wielki, przepiękny meczet. Ale jest tam mega drogo, także od razu mówię, jeśli tam chcecie jechać, to tylko i wyłącznie na zdjęcia. Na zdjęcia, zakupy sobie zróbcie tutaj gdzieś po drodze od tego hotelu. Tu jest naprawdę o wiele taniej, można się potargować. Tam też się potargujecie, ale mimo wszystko nie zejdziecie do takich niskich cen jak przy tym hotelu. W hotelu też jest trochę drożej, ale nie tak jak w tym Old Markecie. I tak samo w Old Markecie. Dzwonicie po pana z naszego hotelu, przyjeżdża w ciągu 5 minut. Wszystko super zorganizowane. Jeśli wam się podobał mój filmik, zasubskrybujcie go, dajcie lajka. Niedługo pokażę kolejne kraje. Słuchajcie, jesteśmy na wycieczce Fasza Cafe. Super jest. Piękne widoki, są zdjęcia. Ale słuchajcie, ważne dla rodzin z dziećmi. Po godzinie 20 nie wpuszczają. Słuchajcie, udało nam się po wielu prośbach, pod pretekstem, że jutro wyjeżdżamy, weszliśmy, także Stare miasto. Słuchaj.
Na górze jest kafejka. Bardzo klimatycznie. Nasz hotel Amphora Beach. Fajnie przeżyliśmy wakacje. Sami ocencie, czy warto tutaj przyjechać, czy nie. Tutaj naprzeciwko są już sklepiki, ale skręcając w lewo, iść niecały kilometr, jest więcej i o $0.5 taniej. Wracamy do domu. Skończyły się piękne naprawdę wakacje. Kościół, krzyż.